Dzień dobry, witam Ciebie serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. My już zaczynamy sobotę, jak widać piękne słońce, cieplutko, także jest cudownie, korzystam póki te słońce w naszej Szkocji jest. Zostań ze mną i łap pozytywną energię. Ja zaraz zaczynam live'a. Jestem dzisiaj gościnnie u Asi, z którą będę rozmawiała i przybliżała temat wysokiej wrażliwości. Na pewno będzie do obejrzenia na Instagramie, a tutaj jest moje biuro, prowizoryczne biuro, no ale tak, jeśli się chce, to się po prostu miejsce i czas znajdzie, więc polecam takie najprostsze i nieperfekcyjne rozwiązania są bardzo dobre i skuteczne. Ja się wybrałam z samego rana na zakupy. Musiałam oddać spodnie, które kupiłam i mam jeszcze problem po ciąży z dobraniem rozmiaru idealnego dla siebie. Kupiłam po prostu za duże, ale już je oddałam, więc teraz szybkie zakupy, póki jeszcze tłumów nie ma. Jest niedziela, godzina poranna. Później mamy zaplanowane wyjście na urodziny synka mojej koleżanki, a w międzyczasie skoczymy gdzieś na pączki. Już jesteśmy, wybieramy sobie pączusie do kaweczki dzisiejszej, zobaczcie. Tak, tutaj widać, jak te pączki wychodzą. Wiem, że to nie jest nic zdrowego, ale raz na jakiś czas można. Fajne. Ja właśnie tutaj pracuję, tworzę workbook, tworzę takie karty pracy, które pomogą osobom, które chcą ruszyć z miejsca, jednak mają problem z ustaleniem celu, z podjęciem kroków, które muszą zrobić, no, oraz z taką motywacją i wspieraniem właśnie w całym tym procesie, który chcą sobie ustalić. Także tworzę taką pomoc i dorzucam konsultację ze mną. Dlaczego coś takiego tworzę? Tworzę to, ponieważ sama byłam kiedyś w tym miejscu, w którym być może te osoby się teraz znajdują. Czyli chciałam spełnić jakieś marzenie, chciałam osiągnąć pewien cel, jakiś sukces, ale kompletnie nie wiedziałam, jak to zrobić. Przyglądałam się osobom, no, które były w tym miejscu, do którego ja chcę iść. I tak mówię, no jakoś do tego było trzeba iść. I uwierzcie mi, że to była metoda prób i błędów, metoda szukania w różnych książkach odpowiedzi u różnych osób. No i później zrozumiałam, że najważniejszą pracą, najważniejszym zadaniem, jakie trzeba wykonać, jest to praca ze sobą, z własnym tutaj sercem, z własną głową. I to my musimy się zmienić, to musi zmienić się w nas. No i zaczęłam właśnie rozpisywać sobie, czyli rozpisywałam cele, które chcę osiągnąć. Rozpisywałam w swoim zeszycie, rozpisywałam swoje punkty, za co jestem wdzięczna, co już osiągnęłam, jaki jest plan na dziś, na jutro. Więc no teraz ja spieszę z pomocą, z tym, co sama zyskałam podczas samorozwoju i pragnę pomóc osobom, które no, są w tym miejscu, w którym ja byłam i też szukają odpowiedzi na swoje pytania. Ja taka nieumalowana i nieuczesana do nagrywania, wybaczcie, aczkolwiek no, jestem w socjalach bardzo autentyczna, nie robię nic, żeby pod kamerę, po prostu pokazuję to, jak jest, pokazuję całą prawdę i bez żadnego tutaj ściemniania. Poza tym jestem mamą dwójki dzieci, no i nie zawsze jest czas, żeby po prostu wszystko ogarnąć, a chciałabym Wam powiedzieć właśnie, nad czym pracuję. Jest to coś niesamowicie wartościowego.
kiedy dzieci już zasną, to mam chwilę, żeby sobie wyjść na ogród, posiedzieć chwilę, pokomplementować naturę, tak, popatrzeć sobie tutaj na zachód słońca, zrobić taką krótką medytację wdzięczności, ponieważ praktykuję wdzięczność. Każdego wieczoru jestem wdzięczna za każdą chwilę, która mi się przytrafiła, za każdą sytuację, za każdą osobę, która pojawiła się w moim świecie. Zawsze z rana robię afirmacje i powtarzam sobie po prostu swoją afirmację na dany dzień, na to, co najbardziej w tym dniu potrzebuję, co chciałabym sobie tutaj wyafirmować. Także ja bardzo polecam. No i jestem ciekawa, czy również stosujecie afirmacje, medytacje, czy praktykujecie, czy słyszeliście, czy to jest dla Was coś nowego. Dajcie koniecznie znać. Myślę, że to jest bardzo fajne narzędzie, które pomoże nam w rozwoju osobistym. Ja bardzo dziękuję za oglądanie tego vloga, krótkiego, ale myślę bardzo fajnie pozytywnego. No, początki bywają trudne, ale mam nadzieję, że już wkrótce będzie bardzo, bardzo ciekawie i cieplutko i tak bardzo piękne widoki, bo lecimy gdzieś na wakacje. Także zostawcie subskrypcję, jeżeli jesteście tutaj nowi, zostawcie komentarz, łapka w górę, no i wyczekujcie następnych vlogów.